wstać i troszeczkę się przewietrzyć. Regularnie oddawać mocz, nie przytrzymywać tego moczu w pęcherzu moczowym, ponieważ to też sprzyja powstawaniu zakażeń i dbać o higienę osobistą. W każdym razie nie przegrzewać tej części ciała. W każdym razie nie przegrzewać, nie szumać laptopów czy innych urządzeń, które będą zwiększały temperaturę w okolicy krocza. Panie doktorze, to już na zakończenie. Przy okazji mężczyzna znajdzie mężczyzna powinien punkt widzenia urologa i androloga. Powinien dbać o higienę, przede wszystkim o higienę osobistą, dbać o zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie się. Promujemy również rzucenie palenia, spożywanie nadmiernych ilości alkoholu, przy czym nadmieniam dosyć zdrowym alkoholem jest czerwone wino, ponieważ zawiera dużo substancji przeciwutleniających. Ale przede wszystkim dbać o higienę, niestety jeszcze troszeczkę tutaj na tym polu mamy co się nauczyć. Doktor Marcin Radko, specjalista Europejskiej Akademii Andrologii, jeden z 10 certyfikowanych andrologów w Polsce. Moim gościem. Dziękuję uprzejmie. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąż, zapraszam. To promocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Krawka. Przewodniczącym Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO został Polak profesor Jacek Puchla. Tak ustalono podczas obrad organizacji w Paryżu. Jacek Puchla specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących dziedzictwa kulturowego. Jest dyrektorem Międzynarodowego Centrum Kultury oraz przewodniczącym Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa odbędzie się w Krakowie w dniach od 2 do 12 lipca. Profesor stanowisko będzie zajmował do zakończenia krakowskiej sesji. Jan Kukło oficjalnie rozpoczął misję dyplomatyczną na Ukrainie. Nowy ambasador w Kijowie złożył listy uwierzytelniające na ręce ukraińskiego podprezydenta. Jak wyjaśnił w rozmowie z polskimi dziennikarzami, polska polityka wobec Kijowa jest niezmienna i skierowana na integrację Ukrainy z Zachodem. Wśród ważnych zadań Jan Kukło wymienia również wspieranie mniejszości polskiej. Ma też nadzieję na dialog historyczny. Z Kijowa więcej na ten temat Paweł Duszko. Ambasador mówił, że jego misja dyplomatyczna to Słyszałem wypowiedź pana profesora Kazimierza Nowaczyka, który mówił o tym, że też pracował w zespole parlamentarnym pod przewodnictwem pana ministra Antoniego Macierewicza z dostępem do dokumentów, jakie mieliśmy, i mówił, że zespół wielokrotnie prosił przedstawicieli komisji Millera o dyskusję, o wspólne wystąpienia. Odmawiano nam za każdym razem. Nie chciano skonfrontować też naszych ustaleń z wnioskami komisji Millera. Mówi też, że komisja Millera pracowała na podstawie zdjęć rosyjskiego fotoamatora, robiąc pomyłki w kątach, jakie przypisano samolotowi, jak się obracał. Nie znam oficjalnego raportu, w którym byłoby tyle paradoksów. Mówi, samolot obracał się po uderzeniu z brzozą, zatrzymując się na pół sekundy, a następnie obraca się ponownie. To są rzeczy niedopuszczalne. Mówi, analizy ostatnich sekund lotu samolotu nigdy nie przeprowadzono. I komisja Jerzego Millera pracowała na nieprawidłowości odczytanych danych. Dane m.in. o wysokości zostały źle odczytane i przyznała się też do tego firma, która je odczytywała. Tak mówił dziś pan profesor Kazimierz Nowaczyk. Który znajdzie się w kosmosie. Studenci po wystrzeleniu satelitów kosmosu chcą przetestować technologię do orbitacji. Inna Uwarowa, koordynatorka projektu PWSAT-2, wyjaśnia, że głównym warunkiem satelity jest żagiel deorbitacyjny, czyli struktura, która ma pomagać w przyszłości zapobiegać powstawaniu śmieci kosmicznych.